Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie 10 paczuszek z kolekcji Euro 2012 i jest to wersja angielska. Jest to kolejny powrót do przeszłości. Jak wiecie, ostatnio wrzucam praktycznie dziennie jakiś odcinek z kolekcjami, które wyszły kilka lat wstecz. Dzisiaj mamy kolekcję. Z 2012 roku. Szukamy najważniejszych kart, czyli topów. Mamy top Mastera, 1 na 60 paczuszek. Dalej, 25 Masterów mamy tutaj, 1 na 15 paczuszek. 35 kart Fans Favorite, 1 na 6 paczek. 15 Gold Stopperów, 1 na 13,5 paczki. 34 Star playery 1 na 2,5 paczki i 16 Rising Star, 1 na 5 paczuszek. Oprócz tego, 175 kart bazowych. Dodatkowo można tutaj trafić zawodników z Anglii. Te popularne duże głowy. Tak więc zaczynamy, moi drodzy, i przypominamy sobie, jak wyglądały karty z 2012 roku. Mamy tutaj bazówkę Korluki z Chorwacji, dalej Fabregas Hiszpania, Majstorowicz, Szwecja, Luc De Jong Holandia, Rakicki Ukraina i Star Player Mario Gomez z Niemiec oczywiście. Czyli tutaj kartą specjalną jest Star Player Gomez. Kolejnej Saszetce mamy Simona Paulsena z Danii, Erik Abidal, Francja, Ibrahim Afelaj, Anglia, e, przepraszam, Holandia. Rosji, Rosja, Pujol, Hiszpania i kolejny star player Robin Van Persie z Holandii. Ciągle tutaj myślę o tych anglikach, bo jest to wersja angielska. No i oczywiście. Fajnie by było trafić jakąś angielską kartę. Mamy Polaka Rafał Murawski, Tomasz Sivok, Czechy, Gianluigi Buffon, Włochy. I z tego co słyszałem, nie będzie grał kolejnego sezonu w Paris Saint-Germain, tylko ma gdzieś indziej iść. Słyszałem nawet o Barcelonie jako bramkarz rezerwowy, więc zobaczymy. Alberto Aquilani również Włochy. Dmytro Czychryński Ukraina i kolejny star player Andrzej Arszawin z Rosji. Czyli na razie wpadają same karty star player. Ale teraz mamy kartę specjalną, a jest nią fans favorite Dario Srna z Chorwacji. Oprócz tego mamy Kubę Błaszczykowskiego Jarosław Plazil Czechy Sergiej Ignaszewicz Rosja Alvaro Arbeloa Hiszpania i Artem Milewski Ukraina Kolejne saszetce mamy Bramkarza z Chorwacji, Pletikosa. Sergio Busquets, Hiszpania. Raul Meirelles, Portugalia i mamy pierwszą kartę typowo angielską, England Superstar Gary Cahill. Do tego Pepe z Portugalii i Rakitic Rising Star, Chorwacja. Czyli tutaj są w sumie tak, jakby dwie karty specjalne. Bo angielskie karty trzeba zaliczyć do dodatkowych, do specjalnych. Marcin Wasilewski, Polska. Zdenek Pospech, Czechy. I mamy kolejną kartę: England Superstar Theo Walcott. Do tego Pawliuczenko, Rosja. Christian Maggio, Włochy i Star Player robi kin. No to teraz zaczęły nam wpadać karty z Anglikami. Winaldum, Holandia, Filip Mexes, Francja, Christian Poulsen, Dania. Paweł Brożek, Polska. No i mamy trzecią kartę. Angielską Gareth Barry, England Superstar i Mario Balotelli Rising Star. No i ładnie. Mamy kolejnego Fansa. Jarosław Plazil, Czechy. Do tego Rui Patricio Portugalia, Tomasz Hübschman Czechy, Federico Balzaretti Włochy, Szymus Koleman i nie wiem, czy to też nie jest ta karta typowo angielska i Andreas Grankwist Szwecja. Trzy karty były z Irlandii, tylko w wersji angielskiej. Na pewno Star Player. Um, już teraz nie mogę sobie przypomnieć, jak on się nazywał. W każdym razie trzy karty były. No i mamy Mastera pierwszego dzisiaj. Pepe z Portugalii. Mastery wpadały dość rzadko. Na jeden chyba na ponad 20 paczuszek. Dalej Strinic, Chorwacja. Dawid Silva. Hiszpania, Ludowik Obraniak, Polska i Ashley Cole, England Superstar. A tutaj Kevin Doyle. No, czyli w tej saszetce na razie najlepsze karty wpadły. Anglik i Master. O, John O'Shea. Teraz mi się przypomniało. Na star playerze to była karta też typowo angielska. John Hatinga Holandia, Kostas Katsouranis, Grecja, Mario Götze, Niemcy, Aleksandr Kierżakow, Rosja, João Moutinho, Portugalia i star player Arjen Robben z Holandii. Tak więc moi kochani, no nie było tak źle. Cztery karty Anglików. Tutaj jak pamiętam Coleman też był w wersji angielskiej Master dwie karty Fans Favorite więc na 10 saszetek naprawdę przyzwoicie piszcie w komentarzach co myślicie na temat tej kolekcji kart które trafiłem czy macie również zebrany album z tą kolekcją Czekam na Wasze opinie i komentarze. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.